Zapraszam na wideo prezentację Junaka M12. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto Junak M12. Nowy motocykl ze stajni Almotu. Proszę bardzo. Typowy custom. Silnik o pojemności 125 cm. Co możemy o nim więcej powiedzieć? Może zacznę od koła. Błotnik jest metalowy, także nie plastikowy, ale metalowy. Hamulcowa, tarcza hamulcowa z przodu, tłoczek, zacisk dwutłoczkowy. O, także hamowanie ma dosyć wydajne. Kierunkowskazy LED-owe, okrągła lampa. O, minusem jest to, że tu jest taka baniasta żaróweczka. Ładny, ciekawy daszek, który komponuje wszystko. Sygnał tutaj widzicie pod zbiornikiem. Rama obudowana jest. Silnik prawdopodobnie jest bez wałka wyrównoważającego. Podejścik, biegi, ładnie to wszystko pracuje. Ja byłem w stanie się na razie rozpędzić na tych drogach bocznych do trzeciego biegu, także ładnie ciągnie, ładnie, cicho, miękko, spokojnie, ładnie przyspiesza, ładnie jest wykonany, ładnie jest wykończony. Proszę, przełączniki, światła, kierunkowskazy, sygnał. Ładna lampa, miejsce na tablicę. Klasyczne amortyzatory z tyłu, wahacz, tłumik, jest starter nożny, także jak ktoś chce sobie kopnąć, to bardzo proszę, jest taka możliwość. Gaźnik, kejma, o, też podejściki, hamulec nożny. Hamulec nożny z tyłu jest bębnowy, wystarczająco wydajny, nie potrzeba czego więcej. Zapon jest tutaj właśnie z boku i blokada kierownicy tuż pod kolumną. Jeszcze nie wiem, jakie są parametry ogólne, czyli jaki zbiornik paliwa. Podejrzewam, że pali gdzieś w granicach 2,5 do 3 litrów maksymalnie. Bardzo wygodna kanapa, bardzo fajnie się siedzi. Ładnie wszystko widać w lusterkach. O, tak jak się siedzi spokojnie. Ładny jest wgląd, ssanie na kierownicy. Teraz odpalimy tutaj licznik. Mam nadzieję, że będzie widać, jak nam zastartuje. Proszę bardzo, ładnie się cofa. I co my tutaj mamy? Przebieg dzienny całkowity, ładowanie akumulatora, pojemność zbiornika paliwa się tutaj wyświetla. No i tutaj nam się wyświetlają biegi, akurat mamy neutralny. Jedynka, dwójka, piątka, dalszy jest pięciobiegowy. Może go odpalę, ciekawe czy nam odpali na stopce centralnej, mam nadzieję. O, i chodzi, wystarczy cyknąć. Tak wygląda Junak M1 na M12. Bardzo ładny, sympatyczny. No ktoś, kto będzie chciał kupić Junaka 121 albo 131, będzie miał naprawdę dylemat, bo ten z tych wszystkich mi się najbardziej podoba. Przynajmniej tak. I jest ładnie wykończony. Jest ładnie, solidnie wykończony. Także pozdrawiam wszystkich junakowców. Do usłyszenia.